Nocowaliśmy na parkingu w Dobczycach. To taki parking, który już znaliśmy sprzed 2 lat, bo tutaj byliśmy w Dobczycach, zwiedzaliśmy zamek, który Wam bardzo polecamy. Akurat teraz chyba na niego nie zajdziemy, bo już byliśmy 2 lata temu, ale jest to jeden z fajniejszych zamków moim zdaniem. Mimo, że tam dużo do zwiedzania nie jest, ale on jest taki klimatyczny, taki inny niż wszystkie. No i tak jak widać, jesteśmy tutaj totalnie sami, nikt tu inny nie parkował. No, teraz chcemy wykorzystać pogodę i polatać w końcu dronem, bo tutaj ładne widoki. No i powoli jedziemy do moich rodziców, także możecie sobie zobaczyć, jak wygląda zamek i Dobczyce z góry. Jednak postanowiliśmy sobie podejść tutaj pod zamek, bo dron nam nie chce stamtąd latać. A tu się coś pozmieniało, jest takie coś zrobione. Jest zrobiona płatka. Nie było tego 2 lata temu, jest co prawda zamknięte. Bo to ma ale... być płatka na tą ale jest. Tam jest tama. O, i z tamy będzie można tędy wychodzić. No, także dzieje się tu, zmienia. Fajnie. Zawsze to na korzyść tego miejsca. No ale mówię, że tutaj jedna ściana się zawaliła, tak? Gdzie to było? Tam skansenie. Skansenie. Dobra, tam jest zamek, idziemy właśnie tam sobie podejść. Ten zamek podoba nam się głównie ze względu na to, że jest w całości zbudowany z kamienia. No i jest taki częściowo zrujnowany, przez co taki widać upływ czasu. A tutaj jest skansen. O, pod światło to nie widać, zaraz pokażę. Most chyba też jest nowy, ale to jest chyba taki prowizoryczny most, bo tutaj cały czas się dzieje, zmienia. Także za kilka lat jak przyjedziemy, to tu może być całkiem burżujsko, czyli nie tak jak lubimy. Ale na razie jest tak fajnie. Piszę nawet na barierkach. Uwaga, prosimy, nie zbliżać się do pomostu. Tak wygląda skansen. Zwiedzaliśmy go 2 lata temu. Jest osobny odcinek. Ale ładnie. No tu właśnie takim noweczku też bym mogła mieszkać. W ogóle mi się tu mega podoba. Chyba takie najfajniejsze miejsce, które bardzo miło wspominam, to właśnie to. No, nie wiem dlaczego, po prostu. Wolimy te drogi takie boczne, bo nie ma tam korków, no ale tutaj jakoś nas nie wyznaczyło. Więc sobie będziemy tak jechać. No, jeszcze 3 km za Kopianką. Nie wiem. Chyba nie? Czy jest? Nie. Zmieścisz się? Jakoś. Będzie ciężko. Do widzenia. Blachy. Do zobaczenia, znaczy. Jo-jo! No nie wiesz, wuje, że to jest jo-jo! Nie nadąży! Oj! No i jak co roku? Rodzice szykują urodzinowy kociołek. Tylko troszkę inny niż zwykle, strasznie dużo mięsa. Mniej warzywków. Pierwszy raz coś takiego będziemy jeść.
rura się wygłada. Tyle waży, że rura się schyła. Wow, on miał być takie piękne ujęcie. Trzeba jakoś tak ustawić mnie. Będzie, dobra jest. No, znowu będzie fajne żarełko. No. Widzisz, od tego jest do zjedzenia. Tradycja rodzinna. Wytrzyma ten? Nie wytrzyma. Nie wytrzyma, poleci. Uff. Ale. Miam. Pachnie, jakby było jadalne. Proszę. Daję po kolei, kto będzie chciał dokładkę, to dostaje, to przyjdzie sobie do tego. Czas łapać rytm. Zebraliśmy się do lasu z moimi rodzicami, z Markiem. Mama z Markiem poszli trasą lightową, a my z tatą ekstremalną, ale na razie zanieśliśmy tylko 3 malutkie kanie. Niestety tu w lesie teraz bardzo słychać zakopiankę w tle, ale pogoda jest piękna, jest cieplutko. Także liczymy na to, że na obiad będą jakieś grzyby albo na kolację. Tutaj jest i tam jest jedna, ale matka. Chodzimy sobie po lesie z Magdy rodzicami i zbieramy grzybki. I już tyle kurek jest. Dopiero żeśmy weszli do lasu. Także tutaj już jest spokojnie taka porcja jak w Biedrze za 16 zeta. No to tak wyszło. Kurde, wszyscy się rozeszli, zostałem sam. Gdzie tu teraz iść? O, tam Magdy mama. Mama gdzieś się zmyła z tatą. Można tu pobłądzić. O, ktoś tu zebrał i zostawił jednego. Tutaj. I tutaj. I na razie tyle. Więcej nie widzę. To jest ten, pociec. Tak, powykrzywiany? No. Mama ci powie. No, popatrz jaki jest ten. Rudy, no. Będziemy mieli więcej grzybów niż oni. Piękną pogodę dziś mamy. A tam w oddali widać zakopiankę. Wszyscy zasuwają. Jest niedziela. I jadą sobie na Zakopane. Wszystkie za bardzo wyrośnięte, a tu jest ich pełno. Proszę. O, ten będzie chyba nierolaczywy. A teraz co chwila rydzę. Ale ładne duże są. Niektóre z żarte. Marek też został za tragarza. No. Hop, to niech nosi, nie? Jak tam grzybiarze? Macie coś? Co? Kurki i rydze ja mam. O, ale tu widzę jakiś fajny grzyb w rękach. Jo, nawet żubry są. Jo. To są grzybki, które nazbieraliśmy wczoraj, już są ususzone. Mama włożyła, tata włożył do suszarki, mama zrobiła nam rydzę do słoików, tak żawałówkę o powiększoną o grzyby w tym roku mamy znacznie większą, bo zaczęliśmy więcej grzybów jeść. Tam masz te kurki, tak? Tu są kurki. A tu masz maślaki. I prawdziwki. No. I coś tam i jeszcze słoiczki mamy. No i takich słoiczków z rydzami wyszło dość sporo. One są tylko zblanszowane i zapasteryzowane, żebyśmy nawieźli je do domu i tam postawili sobie na półeczce. Bo może się zdarzyć tak, że jak my dojedziemy do domu, to już rydzy nie będzie. Szkoda by było. Idziemy sobie do kina. Dzisiaj premiera Jamesa Bonda nowego. I idziemy na seans.
to ostatni James Bond z tym aktorem, więc trzeba iść. Tak na ogół nie chodzimy. Co tam, co tam? Proszę się nie oglądać, proszę iść. I was running inside of the shadows, like a wolf who was racing the storm. Oh, I believe, I believe, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe, I believe, I believe I got fire inside my blood, blood. No piękne. O. Super ancki. No i idziemy na to. Ale ciufa. Ha. Takie kiedyś jeździły. Szok. No i jesteśmy na cmentarzu w Rabce, bo będziemy malować literki na grobie rodzinnym u Magdy. Madzia będzie malować. Kurde, wysoko to. Szok. Jak tam wejść? To trzeba po grobowcu jakoś. Ale lipa. No. Ale dziwny wysoki. Madzia w stroju roboczym. Na cmentarzu się rozbierasz. Wstydź się, kobieto. Jak możesz? Oj tam, oj tam. A nie szkoda tamtych spodni pod spodem? Bardziej szkoda tych. Mówisz? A tamte są ze Stronga. No dobra. A te są ciapate. Dobra. Kurde, jak tu? To będziesz musiał. A, od tamtej strony się wchodzi. Aha. Sprzęt do malowania. Rozpuszczalnik, farbka. I będzie malowanko. Co? Kiwaj się. To uważaj. Nie musisz o tym mawiać. A co? Bo to się kiwa. A co? Nie jest przyczepione. Płyta. To ta tablica. No, tu nas jeszcze nie było. Ja była. No, ale chodzi mi o to, że na filmie. Ty, jaki tam grobowiec jest wielki też. Szok. No. Ale wysokie. To tutaj piętrowo kładą? Zamiast w ziemi? Bo na ogół to się kopie i głębiej. Ja rozumiem, ale to się kopie w dół. A nie, że się układa wysoko. I co, będziesz każdą literkę ręcznie malować? A wzięłaś sobie, kupiłaś nożyk? Ten pan mówił, żeby później jak to wyschnie, wyskrobać. Kurde. Taka robota. Once we thought that we'll stay young, and this world is never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old with me. Will you age here by my side and stay beautiful for life? Or fade away in the darkness and leave me here? This world is a cold place without you.